który jest własnością gminy, placówka typu specjalistyczny dom kultury, to znaczy, że przyjmujemy do południa grupy młodzieżowe, wyłącznie młodzieżowe, a po południu prowadzimy tak zwane kółka zainteresowań. Nie kształcimy nikogo, nie prowadzimy żadnych lekcji, nikogo nie oceniamy. Od pewnego czasu dokształcamy nauczycieli w tematyce m.in. meteorytowej, a nasza przygoda z meteorytami, dość sporadyczna do roku 2005, no zaczęła się oczywiście od profesora Karwowskiego, który przyjechał do nas z wizytą, z okazami, z kolekcją, i to jeszcze jest sala w Zamku Niepołomickim, który wtedy nam udzielił swojej gościny. I potem kilka razy jeszcze to się powtarzało. Tu poznacie pewnie kolegów z twarzy, nie wszyscy tutaj są. Jarka nie ma w tej chwili na przykład. Ale te prelekcje, te spotkania zawsze były, zawsze im towarzyszyły pokazy konkretnych okazów. Zawsze można było podejść, wziąć. Młodzież bardzo lubi takie bezpośrednie kontakty. I z tego wyciągnęliśmy wniosek, zakupiliśmy własne morasko 2,5-kilowe i na początku każdej kolekcji ja je puszczam w salę. Zanim mieliśmy to morasko, to ja swoje własne niewielkie okazy puszczałem, ale w pewnym momencie nie wszystkie wróciły. Myślałem sobie, musi to być tak ciężkie, żeby w kieszeni kogoś uwierało. I rzeczywiście, to morasko sobie wędruje, skupia uwagę, a o to właśnie tutaj chodzi. Ja chciałbym teraz Państwu przekazać pewną ważną uwagę. Moje osobiste spostrzeżenie. Często nas pytają, a czego wy tam te dzieci uczycie? Otóż my ich niczego nie uczymy. Oni przychodzą do nas same, te dzieci przychodzą do nas same. My im tylko dajemy narzędzia do badania świata i mówimy im, róbcie co chcecie. Dbamy o ich bezpieczeństwo, a oni robią co chcą. I czasem z tego są wyniki, czasem nie ma. Ale najważniejsza rzecz jest taka, działamy przez emocje. Te emocje powodują, w towarzystwie emocji lepiej się zapamiętuje wiele rzeczy. I dlatego myślę, że nasza taka metoda działania z kilkorgiem kolegów no jest owocna. A w dziedzinie meteorytów za chwilę pokażę, co z tego wyniknęło. W każdym razie te prelekcje, te pokazy w zamku gromadziły zawsze publiczność, nie tylko naszą, młodzieżową, ale też i były to pokazy otwarte. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się na taką wystawę w gablocie. Ona była czasowa, okazy były opisane. Ta lupa nie była przywiązana, co spowodowało, że w pewnym momencie zniknęła. No ale cóż. No a potem razem z kolegami zaczęliśmy jeździć po świecie. Kto mi powie, gdzie to jest? Zapomniałem. Sosnowiec. Sosnowiec? Nie. Wrocław. Może to być Wrocław. Tak. Właśnie tam chyba pojechaliśmy. No i nie zaniedbywaliśmy kontaktów z profesorem, który przyjeżdżał na wykłady, na prelekcję, tym razem już w naszym pomieszczeniu, w naszym starym budynku. No i oczywiście wraz z profesorem pojawiła się Agnieszka. Tak właśnie mówiła nam o procesach wietrzenia meteorytów w Morasku. Zrób, proszę. Ale to zdjęcie możesz dostać. Ale zawsze takiej prelekcji towarzyszyły pokazy, w czasie których można było sfotografować się z meteorytem. Tak jak wczoraj, z meteorytem im było do twarzy. Wczoraj zrobiliśmy taką fotkę. I to zawsze jest dla młodzieży atrakcyjne i zawsze rodzi setki pytań, na które nie zawsze musimy odpowiedzieć, bo nie odchodzi, że my im mamy jak kłaść do głowy systemy klasyfikacji, składy chemiczne, mineralogię i tak dalej. Nie. Oni mają sobie skojarzyć, że to, czy mają w ręku, to przyleciało tam, z odległego miejsca, jest bardzo stare, starsze niż wszystkie skały na Ziemi i być może drogą żmudnego odtwarzania uda się, tak jak tu pan Andrzej mówił, uda się zrozumieć, skąd to przyszło. A w niektórych wypadkach pewnie się nie uda i trudno, trzeba sobie to po prostu przeboleć. No oczywiście Sosnowiec, to jest Sosnowiec, tak, u profesora Karwowskiego. A proszę powiedzieć, gdzie to jest? Konferencja w Olsztynie. Możliwe. Dziękuję za uwagę. No potem. Tak. Potem była jeszcze u nas pani Anna. Boże, jak się nazywa pani Anna? Ania Karczemska. No dzięki. Też z wykładem o diamentach, o mikrodiamentach w meteorytach. To sam temat był taki, że ludzie się zbiegli
na prelekcję w takiej właśnie ilości. No i zaraz potem kupiliśmy to nasze morasko. Tak ono wygląda, jest przepiękne. Jest oczywiście ucięty kawałek, ale to dobrze, bo tam widać te wszystkie struktury krystaliczne. No a potem przyjechała do mnie wspaniała grupa. Widzicie ich tutaj i czekam na kolejną wizytę, bo to było jeszcze w starym sztafarzu. To jest nasz stary budynek, taka świetlica z tak zwanego odzysku. To znaczy, to był jakiś ośrodek wypoczynkowy huty Lenina, potem Sędzimira, a dzisiaj już w likwidacji. I pozwolono nam go, że tak powiem, rozebrać na deseczki i zbudować na naszym miejscu. Mieliśmy straszliwie ciasne pomieszczenia. Kolejne wydarzenie, no to była, tu mnie ktoś wczoraj zapytał o konferencję kometarną Sabata. No to jest właśnie ta konferencja 2016 rok, bo komety, meteoryty, planetoidy to zawsze się ze sobą wiążą. Oczywiście razem z kolegami jeździliśmy po świecie, jeździmy nadal, no to mamy ten poprzednik Kruszynki, jak się to nazywało? Memors. No właśnie, to jest właśnie ten Memors. Chyba w Poznaniu oczywiście. Natomiast ja kupiłem sobie od Kazika taki przepiękny, wspaniały kawałek płytki palasytu. Przykleiłem go do latarki zwykłą plasteliną. I jak się podświetliło od spodu, to był efekt wow. Na sali się gasiło światło i dzieciaki sobie to oglądały, ale w pewnym momencie to mi się rozleciało. Kazik następny palasyt przyjął dla mnie. Trochę większy. Oprócz samych meteorytów jeszcze naszą uwagę zaprząta również badanie Ziemi pod kątem kraterów meteorytowych. Ale to przy okazji. Siedzimy po same uszy w programie satelitarnych obserwacji Ziemi. Przeglądamy je pilnie. No i tam przy okazji nam się pojawiają takie właśnie smaczki, jak krater meteorytowy w Namibii. To nie jest ten, z którego pochodzi. Ktoś tu wymienił już nazwę tego meteorytu. Hoba? Gibeon, nie, to nie jest Gibeon, to nie jest Hoba. To jest jakiś... Jeszcze jaki? Embej. No, być może. To nie jest tu krater na pewno, a co z niego wyszło, to nie wiem. Oczywiście sam też się dokształcam. Jeżdżę i do PKM-u, to jest w Camku. Koledzy z PFN-u czy z PKM-u, Przemek jeszcze jako prezes, wtedy też zakładają te kamery. Tu wczoraj kolega przedstawił, gdzieś tam jest fantastyczny projekt tych kamer rozsianych po gęsto co 100 km po kraju. I na to ja się też do tego szykuję. Będę dyrektora oczywiście namawiał. Kazik miał wystawę. No co jest gdzieś bliżej, to ja tam przyjeżdżam. I w związku z tym, że tak jakby sporadycznie, ale jednak no co najmniej raz na dwa lata w waszym towarzystwie się znajduję, to udało mi się zrealizować pomysł wystawy, którą w naszym obserwatorium już w nowym sztafarzu urządziliśmy, za chwilę to zobaczymy. Wystawy polegającej na tym, że co roku inny kolekcjoner udostępnia nam swój zestaw. No i taki zestaw dostałem od Tomka Jakubowskiego 2,5 roku temu. Oczywiście wszystkie okazje opisane, wszystkie starannie zapakowane i to jest dostępne w gablocie. W gablocie, która służy do oglądania, dzieci wchodząc do sali czy wychodząc zatrzymuje się przed nią. Oczywiście gęby rozdziawione, bo nie ma za wiele okazji jakby w dużych miastach, tak, ale w takich niepołomicach nie ma za wiele okazji do oglądania meteorytów, a jeszcze skonfrontują to z tym moraskiem, który mają w ręku. No i zaraz jest pytanie, jak go odróżnić, jak go znaleźć, a właściwie czy to łatwe, czy to trudne. I zaczyna się niekończąca się rozmowa, bo meteoryty to jest trampolina do badania całego Układu Słonecznego, a potem i wszystkiego, co w czym Układ Słoneczny siedzi, czyli naszej galaktyki. I to jest ta działalność dla grup przychodzących, ale w kółkach naszych działamy jeszcze inaczej. Mianowicie koleżanka, która teraz maturę zdaje, wystartowała w konkursie Catcher Star w zeszłym roku, wyprodukowała filmik, badała meteoryty i te, które mamy z naszej kolekcji, niewiele,
i kilka okazów z kolekcji Tomka Jakubowskiego pod mikroskopem przy różnych powiększeniach, napotykając na przeróżne trudności i oczywiście ucząc się przy okazji, bo to o to chodzi, żeby oni coś, czegoś się nauczyli, żeby jakieś umiejętności nabyli. To jest filmik, nie będę go tu puszczał, a to nie jest istotne, on jest w sieci, ale pokazuje też, że młodzież dzisiaj ma dużą swobodę w operowaniu różnymi środkami przekazu, ale nie tylko tak, że zrobi pak, pak, pak i rzuci to na TikToka czy na takiego innego jakiegoś Facebooka, tylko to jest w pełni wyreżyserowany, nagrany porządnie i to jeszcze z kilkoma wkładkami, porządny filmik, który można bez wstydu pokazać jako dzieło, no 17, to 16,5 wtedy na 16-latki. A jakie były trudności? No to pod mikroskopem oczywiście jest tak, że głębia pola ostrości jest mała, przy tych dużych powiększeniach. Na szczęście w wersji, którą my mamy, w wersji z kamerką, jest program Leeuwenhoek, polecam każdemu z Państwa, który automatycznie robi, jak kręci się płaszczyzną ostrości, ustawia się na jeden skraj, kręci się w drugą stronę, automatycznie składa obraz w taki sposób, żeby wszystkie plany były ostre. No i dzięki temu już dla samej ciekawości można było sobie całą masę przeróżnych struktur w tych meteorytach od Tomka pooglądać i nie tylko w tych. Oczywiście to jest wszystko w świetle odbitym. Problem był taki, że nasz mikroskop ma stolik do światła przechodzącego i to światło odbite trzeba było z zewnątrz, z osobnego źródła jakby sterować, ale tu mam pytanie do Was. Akurat tam sobie na Was zrobiłem ściągę. Biolodzy mają pełno preparatów na szkiełkach i mogą sobie to oglądać, kupuje się gotowe walizki. Przeczesałem cały internet. Czy ktoś zna firmę, która robi płytki cienkie z meteorytów do kupienia? 20 płytek czy 15? Czy ktoś z Was znasz to? Na GiechU można zlecić, tam są szlifierzy, Państwo szumni. I tak samo prywatne osoby przyjmują koszt zrobienia takiej płytki, to jest około 50-55 zł, przy czym trzeba po prostu dostarczyć materiał i oni jak najbardziej zrobią za to tego kwotę. Tylko w ramach takich prywatnych instytucji, prywatnie, no czas oczekiwania. A dadzą rachunek? Proszę? Rachunek dadzą? Tak. No, tak, bo jak są zarejestrowania to firma. No, bo to tego brakuje. W zasadzie w dydaktyce nie mamy takich gotowych rzeczy. Tomek Jakubowski na pewno ma namiary na firmę, która sprzedaje gotowe, wzorcowe płytki cienkie różnych typów meteorytów. Do światła przechodzącego? Tak, z Tomkiem pogadać. Super, dzięki. No i następnym krokiem no to było też próby badania takich podejrzanych okazów przez próbę niklu. No i tu mamy, to jest Zajzajew tak zwany, gdzieś tam koleżanka znalazła w internecie, sporządziła to, no i takie ziarna metaliczne zostały potraktowane Zajzajerem i jest rzeczywiście, jest nikiel i to bardzo pięknie działa. Natomiast były też próby mikrometeorytowe, zwykły magnez neodymowy, torebka foliowa i dorynny. Pół roku się działo, wyciągnęliśmy, oczywiście żmudna robota, słyszeliśmy jaka to żmudna robota. Oni się bawili w zasadzie takimi dziwnymi kształtami, nie mieli dość systematycznego zapału, żeby te mikrometeoryty znaleźć, ale coś ciekawego wyszło. No i tutaj kolejna gablota, o której będę zaraz mówił, pełna okazów Kazika Mazurka, ale Jarek Moryc podarował nam też meteoryt, który tutaj właśnie macie na tym slajdzie. Tu jest pomylony slajd. No i wreszcie nasz nowy sztafasz, nowe obserwatorium, pałac otoczony wspaniałym terenem. Myślę, że warto do nas przyjechać na kolejną konferencję. Mamy pełne zaplecze. Oferujemy, to zresztą z szefostwem rozmawiam, ale zapraszamy. Natomiast tu jeszcze a propos tego, cośmy rozmawiali całkiem niedawno o tym świeceniu nieba. To jest właśnie to Airglobe, czyli zielona poświata, którą często się fotografuje. A ja ją widziałem tu na własne oczy. To są Tylce. To są te ściana wschodnia. Ja już kończę. I ostatni slajd. No, zapraszam do tego rozważenia, kto z Państwa na następny rok da nam eksponaty. Karencja Kazika kończy się w grudniu, od stycznia jest gablota i czeka na Was. I zapraszam na konferencję do Niepołowic. Dziękuję bardzo.
Jakieś jedno szybkie pytanie? Ktoś może? Tam? Ja jedno zdanie. Bierzemy w ciemno niepołomicę, za dwa lata jedziemy. Za dwa lata? Dobra. Bo za rok będzie... Marcin, Marcin, za dwa lata jesteśmy. Także panie. To już możecie się organizować. Już możecie